Czy moglibyście powiedzieć, co waszym zdaniem muzyka Wojciecha Killera wnosi do filmu? Rejs? Marka Piwowskiego? Zobacz teraz. Jesteś z Wrocławia, prawda? Słucham? Jesteś z Wrocławia? Tak, jestem z Wrocławia. A jesteś wrocławianinem? Nie. Ale chyba, przepraszam, to jest wywiad. No, nie mogę się znaleźć. Proszę? No matko. Dobrze, ale bardzo przepraszam, bo tu jest wywiad. Muszę, żeby tutaj była cisza i spokój, dobrze? Ja dbam o jakość tutaj, także chciałbym, żebyście już po prostu byli poważni, dobrze? Dobrze. Dobrze, teraz chciałbym wam zadać pytanie. Przygotowałem je też. Ono jest, myślę, że może wydobyć nieoczekiwane zupełnie dla was aspekty. Rzeczy, których jeszcze żeście nie doświadczyli. Marcin? No? Dlaczego ty rozmawiasz przez telefon, jak my robimy wywiad? Znaczy ja was przepraszam, nie, że tak... No, no, musi to być dobrze, ja dbam o jakość, musi być jakoś ponad wszystko. Wy jesteście gwiazdami, owszem, ale rozumiecie, ja też tutaj muszę po prostu czuć, że wszystko jest w porządku. Wyobraźcie sobie kogoś, kto ma wykształcenie klasyczne, kompozytorskie i musi napisać taki utwór. Taki, wykazuje się ogromną przestrzenią jakby w sobie i jakby swobodą. Nagle pisze utwór po prostu... Gdzie dźwięki... Pijacki. Dochodzi przez tercję wielką, dochodzi do celowego dźwięku. Może on się upił wtedy. Może on się upił. Mam szelki, które kupiłem u takiego pana, który zajmuje się detaliczną sprzedażą szelek na ulicy Legionów. Obok przystanku jest gablota z szelkami, tylko są szelki u niego w cenie od 15 do 25 zł. Widziałem ten sklep. Kupiłeś za ile? Gdzie? W Łodzi. Jak się bawisz po pijanemu, będąc bardzo zmęczony? No. Ale też słyszałem, że można się świetnie bawić, nie będąc pijanym, ale bardzo zmęczonym. No nie, no mówię, że bardzo zmęczonym, ale nie pijanym, ale... Aha. Przepraszam, czy ja mógłbym wam zadać pytanie teraz? Teraz zmienimy pozycję kamery, ok? Słuchajcie, ja proponuję w takim razie, żebyśmy już skończyli wywiad, bo ja już nie mam pytań żadnych do was. No nie klei się już rozmowa. Znaczy, moim zdaniem bardzo fajnie się rozwinęła te niektóre wątki, bo ja przynajmniej bardzo się czuję taki rozochocony, ale... No już myślę, że pogłębiliśmy na maksa temat. Miron, zróbmy tak, że my pójdziemy teraz się rozgrzejemy. Weźmy tak z filmu, czy jaki? Że tak niby sobie siedzę.
Ja mam taką teorię, że muzyka kompozytorów w tej chwili, już można powiedzieć, śmiało starszego pokolenia jest większa. Tym większa, im byli młodzi. Takie mam wrażenie. I wtedy mieli jakąś taką lekkość, poczucie humoru. Teraz już się nie ma. Nie wiem, czy nie mają. Może mają, ale to jest następny etap twórczości, że są tacy na serio, wtedy pisali walczyki na gitarę hawajską i trochę nic. Wojciecha Kilara.